Problem polega na tym, że Marek Koźmiński źle wypada w mediach. Źle. Nie jest to być może więc on tą strategią sobie strzeli tylko w kolano. Może tak być, a najbardziej mnie dziwi, że podczas tego objazdu po mediach tak cały czas, od początku, od pierwszego do ostatniego zdania każdego z tych wywiadów, mnie się kołacze myśli tak, ale po co chciałbyś zostać tym prezesem? Bo tak, tego nie może, za to nie odpowiada, tym się nie zajmuje, tego nie robi, tutaj nie ma wpływu. Okazuje się, że prezes PZPN to jest taki organ, który niczym się nie zajmuje. Niczym. To jest taki człowiek, który no, nie ma żadnych obowiązków ani praw, bo nic nie może. Może tylko być nim.